Brawo dla wszystkich tych, którzy postanowili otworzyć swoje biznesy, którzy nie dają się dymać i którzy poświęcili już tyle serca, żeby ten biznes jakoś utrzymać. Wielkie brawa dla Was i czapki z głów jeszcze raz. Wrocławskie Marynka Piwo i Aperitivo, krakowski Bropub, poznańska Weranda czy wreszcie warszawski Piwpaw Parkingowa. To są miejsca, które udało się jakimś cudem otworzyć, jakimś sposobem i bardzo dobrze, tak powinno być, musimy pokazać, że my chcemy się otworzyć i że to nie jest wcale takie straszne, jak niektórzy tam gdzieś u góry sądzą. W dwóch pierwszych lokalach można przyjść na codzienne szkolenia sensoryczne, które prowadzi wykwalifikowana kadra. Podczas nich w sposób dogłębny można zbadać zawartość shakera. Poznańska Weranda z kolei świadczy usługi coworkingowe, czyli pozwala na pracę zdalną w lokalu z dostępnym, pełnym asortymentem, a w Warszawie odjebało się coś niesamowitego. Piwpaw na ulicy Parkingowej stał się Muzeum Kapsli. Tak, dokładnie tak. Największą atrakcją jest multimedialna wystawa, w której na własnej skórze możemy się przekonać, jak przed pandemią się bawiono. Jest oczywiście jeszcze bardzo wiele lokali, które udało się otworzyć i ich poczynania możecie śledzić bardzo łatwo pod hashtagiem Otwieramy na Facebooku. Ja zachęcam, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście w Waszej okolicy otworzył się jakiś ciekawy lokal i wspomóżmy go, pokażmy, że można tam chodzić, kibicuję tej branży naprawdę z całego serduszka. A teraz przenieśmy się do internetu na adres ebir.pl, czyli moje nowe ostatnie odkrycie, które ma pewne zalety, zwłaszcza dla mieszkańców Krakowa i okolic. Czym eBir chce zachęcać swoich lokalnych klientów? Zamówienie na terenie Krakowa i chyba też Wieliczki do godziny 18 będą dostarczone jeszcze tego samego dnia. Czy to nie brzmi jak idealny plan na wieczór? W ofercie znajdziemy wszelakie trunki z browarów z całej Polski i to w nie najgorszych cenach. A dla lubiących niespodzianki są też zestawy eBir Club, a przesyłka tych zestawów jest darmowa. Portal RateBeer, pewnie wszystkim dobrze znany, na początku każdego roku ogłasza w kilku kategoriach zwycięzców, biorąc pod uwagę ocenę użytkowników tegoż portalu. I najciekawszym jest to w tym roku, że na 6. miejscu wśród nowych browarów znalazł się browar Gwarek, który ostatnio mogliście oglądać właśnie na kanale, bo zostało do mnie przysłane piwo właśnie z Gwarka, za co serdecznie jeszcze raz dziękuję. Gwarek zajął miejsce 6. za browarami z Kanady, Wysp Brytyjskich i Stanów Zjednoczonych. Taka pozycja dla browaru z Polski to niezwykłe wyróżnienie i potwierdzenie tego, że ich piwa naprawdę są piekielnie smaczne. Warte odnotowania jest też fakt, że zdominowaliśmy w 2020 roku kategorię piw niskoalkoholowych dzięki browarowi Nepomucen i Funky Fluid. Ogłoszono wyniki konkursu na blogera roku 2020, został nim docent, serdeczne gratulacje, a nasz poznański kooperant zajął 4. miejsce, również gratuluję. A Waszej uwadze polecam też podcast, który razem z Tomkiem Migdałkiem nagrywamy. Nazywa się on Krafturety, można go znaleźć na wielu platformach streamingowych. Staramy się nagrywać w miarę regularnie, takie mamy przynajmniej założenie. I jeśli Wy pokażecie swoje zaangażowanie, to my na pewno pokażemy też swoje. To tyle ode mnie, do zobaczenia, cześć!